Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj druga część, czy no, kontynuacja ostatniego filmu tworzenia bibliotek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak tworzyć biblioteki do takich urządzeń, jak na przykład belki lodowe Czy pokażę również no, na przykład jak zbudowana jest biblioteka do Sunstrepów, i jak to jest, że te sam stripy tak naprawdę działają w taki sposób, że yy, nasz program wie, że każda żerówka to jest jakby osobny element. A więc tak, yy, nie przedłużając, yy, wybierzemy sobie taki, myślę, dosyć popularny produkt, czy taki no w stosunku yy, cenowym popularny, ponieważ jest po prostu tani. Yy, firmy Lite for me. Jak widzicie, tutaj mam manual tego urządzenia. Jest to, już wam pokazuję tu u góry. Ups, jest to to urządzenie. Ja tam nigdy na tym nie robiłem, ale no po prostu wiem, że pewnie to jest dosyć popularne gdzieś tam na, na rynku, może nie do końca koncertowym, ale gdzieś tam u, u osób, które są DJ-ami czy gdzieś, więc, więc taki do, dosyć produkt myślę znany i bierzemy pod uwagę channel mode czy ten tryb 50 kanałowy dlatego że w tym momencie jeżeli są 24 ledy razy 3 czyli jakby są elementy po 3 no to mamy 8 elementów i ten jakby ten channel mode daje nam to że jakby każdy z tych elementów jest osobno sterowalny czyli każdy ten element z trzema ledami ma właśnie RGB osobne, osobne stroby, osobny kolor makra i osobny dimmer. I teraz tak, znajdziemy sobie tą bibliotekę, ja tej biblioteki nie będę tworzyć, bo ona już jest zrobiona. Czy przynajmniej tak zakładam i myślę, że jest ona zrobiona. Wpisujemy sobie tą stronę, tłumaczyłem w poprzednim filmie, jeżeli nie, nie widzieliście to zapraszam do obejrzenia. Wpisujemy sobie ile kanałów ma mieć. Na którym kanale jest dimmer pierwszy. Wpisujemy, że na jedynce. strobe jest na dwójce. I teraz, na przykład, red or sian, więc red jest na trzecim. Yy, tu red i możemy zaznaczyć lub nie musimy, że to jest multi element. Jest to multi element, dlatego, że Yy, mamy te elementy, czyli no ma jakby jest podzielony tam na 8 tych części, czyli na 8 elementów. Tutaj jakby w tym języku hamsesowym jest to tak rozumiane. I chyba ogólnie w języku oświetleniowym jest to też tak rozumiane. Yy, możemy sobie w name wpisać załóżmy bar, czyli jako tą belkę LEDową. Yy, może coś to pomoże, może nie. Zobaczymy, klikujemy Search. Jak widzicie mamy już dosyć dużo tych, yy, tych bibliotek. Szukamy tego, gdzie jest Multi 8, ponieważ wiemy, że jest podzielone na 8 elementów, czyli ta i ta odpowiadają na pewno i ta ostatnia. Jak widzimy, nawet Light for me jest. w X Charce podejrzymy. Jak widzicie, jest to zrobione, czy na 50 kanale jest Auto Speed, jest, jest auto, czyli to się zgadza. Czyli light LightPeme Pixel Bar 24x3MK2. Ok, czyli to wiemy, więc możemy teraz przejść do naszego. MSYSA, wejdziemy sobie w patch, choose head, możemy od razu wpisać w zasadzie light me, jeżeli wiemy, że to tam się znajduje i na P, pixel bar to jest to MK2, tryb 50-kanałowy, jak widzicie, 8DE, co oznacza 8 duplicate elements, czyli jakby 8 tych samych elementów i możemy sobie to spaczować gdziekolwiek, ale Najważniejsze dla nas jest w tym momencie, ale najważniejsze jest dla nas w tym momencie kliknięcie przycisku Edit Head, żeby podejrzeć tę bibliotekę. I widzicie tutaj oczywiście tam nic się za bardzo nie zmienia. W dmx również się za dużo nie zmienia, w parametrach jak widzicie, są wszystko w większości na zero, więc to tam nie jest ważne. Options mamy ten Color Mix i tutaj w zasadzie. Hmm, też nic nie jest dla nas ważne eee, i multi. Tutaj jest ważna kwestia, czyli to Multiple Heads e, Type i tu wybieramy sobie właśnie Duplicate, ponieważ jest to, no jakby mamy te Duplicate Elements, czyli te elementy i to się tak jakby tu nazywa. Wpisujemy ile mam tych elementów tutaj w tej, w tej sekcji. Tworzymy jakby sobie podpowiedź do naszego sterownika w przypadku też tworzenia wizualizacji, jak to jakby będzie wyglądać, więc wpisujemy, że załóżmy, jest to szerokie na 8. Jeżeli jakby położymy je poziomo, tą belkę, no to jest jakby szeroka na 8 elementów i wąska jakby, czy wysoka na 1, tak? I, i jakby, no tutaj nic więcej, jakby tutaj nic jakby trudniejszej logiki nie ma. Order, czyli kolejność, no to od lewej do prawej, jakby tutaj tego znaczenia jakiegoś super nie ma. Ma to jedynie znaczenie w przypadku, potem jak będziecie tworzyć efekty, więc taki jakby to jest taki domyślny sposób tworzenia tego, i większość tak naprawdę rzeczy, które podejrzycie czy sobie sprawdzić w biblioteki, właśnie będą w taki sposób stworzone. Ok, wchodzimy teraz w you chance i tutaj zaczyna się cała zabawa, ponieważ jak widzicie, Tutaj w zasadzie wszystkie kanały od 1 do 48, ponieważ 49 i 50, nie, na 48 to jest makro i jakieś inne rzeczy. To tutaj yy, wszystkie te kanały się powtarzają i w kółko leci to samo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak widzicie po prawej stronie, mamy tutaj zakładkę element i po prostu dla każdego elementu z tych ośmiu mamy. Dany atrybut, czyli dla elementu pierwszego mamy dimmer, mamy strope, mamy kolory, rgb yy, i makro, czyli to są te makra kolorów. I teraz najważniejsza kwestia, czyli jaka jest różnica w tworzeniu, właśnie biblioteki dla yy, belek ledowych, a biblioteki dla yy, zwykłych głów, czy jakichś tego typu urządzeń. Właśnie to, że tutaj musimy wpisać te elementy. Ważne, żeby w zakładce independent zaznaczyć, yy, yy, że te elementy są jako no, czyli są yy, zależne, no bo independent to znaczy niezależny, czyli jakby było jest, to znaczy, że jest niezależny, jak jest no, to znaczy, że jest zależny od czegoś innego. I teraz taka dosyć ważna kwestia, czyli o co chodzi z tymi elementami, w takim sensie dlaczego tu pisze dup? I jest to skrót od duplicate, czyli jakby kopia czegoś i w tym przypadku duplicate, jak widzicie, mamy to analogicznie po kolei cyfry po prostu od 1 do 8, bo mamy 8 tych elementów. Tutaj będzie oczywiście do 8. I teraz tak w momencie w którym jest to duplicate czyli y, kopia jest to duplicate elementu pierwszego czyli wszystko jakby co się tutaj dzieje bazuje na elemencie pierwszym zaraz w, po, pokażę wam o co z tym chodzi yy, a w momencie w którym był jako independent yy, to byłby on niezależny czyli by był jakby jako osobna jednostka jakby to nazwać yy, i zaraz wam pokażę co, jakby się dzieje w tej sytuacji? Tutaj ta biblioteka jest domyślnie stworzona, że jest to duplicate elements, ale tak naprawdę w patchu można zmienić to na to, żeby był to jakby independent, czyli żeby był każdy element jakby niezależny. I teraz tak, jak to wygląda? Wygląda to następująco: wchodzimy w patch i mamy, jak widzicie, w independent elements mamy wpisane duplicate, i w momencie, w którym teraz zrobię locate, to na tym. I wejdę w programator, tak jak widzicie wartości są tylko dla Dimera, tam pojedynczych kolorów i tak dalej. A jeżeli to skliruję, zrobię patch, piję tu na Independent, jak widzicie, macie Duplicate Independent, to teraz robiąc locata mamy wartość dla każdego z tych jakby z tych pól, co znaczy dla każdego elementu jest osobny kolor i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje to, że po prostu możemy sobie to zmieniać jakby osobno dla każdego elementu w momencie, w którym mamy to zapisane w Q na przykład, tak? I możemy sobie każdy element dowolnie wyrzucać. I nie oznacza to to, że nie możemy w Duplicate Element sterować osobnymi elementami, bo oczywiście możemy, na przykład mogę wejść sobie w View heads, wybrać to i wybrać dwa ostatnie elementy, załóżmy dwa środkowe, dać je na full jak widzicie w wizualizacji świecą tylko te, co wybrałem elementy, tak? Więc jakby to nie znaczy, że te elementy nie działają, ale oznacza to to, że jakby inaczej one są zapisywane w Q po prostu. I to jest ta najważniejsza i główna różnica. view palec. Yy, to jest ważna rzecz, że tutaj tworząc yy, palety kolorów, w momencie, w którym te yy, Elementy to są duplikaty elementu pierwszego. Palety tworzymy tylko pod kanały z elementu pierwszego, czyli tworząc kolor biały, na przykład, wybieramy, że będzie dla trzech kanałów, czyli tylko trzy kanały będą jakby funkcjonować w tym wypadku. I właśnie kanał pierwszy to jest kanał trzeci, czyli czerwony. Tylko tu jest coś zepsute, bo nie ma zielonego. Ktoś tu chyba źle zepsuty, powinien być green. Zrobione, więc ta biblioteka widzę, że chyba nie funkcjonuje dobrze, bo jest to zepsute. Mm, ale mniejsza w to, nie będę tego naprawiać. Yy, I tu powinniśmy dać wartości rgb, i w tym momencie dawać, że właśnie biały ma wartość dla czerwonego 2.5.5, dla green 2.5.5 i dla blue 2.5.5, czyli na full ponieważ jeżeli wszystkie kolory świecą w RGB, no to wychodzi nam kolor biały oczywiście jeżeli żaden nie będzie świecić, czyli wszystkie będą na zero czy świecić, no właśnie jakby po prostu wartość będą miały na zero to powoduje to to, że będzie kolor czarny w CMY jest na odwrót, czyli wszystkie na full są czarne, wszystkie na zero są białe no, i tak na przykład przetworzenie koloru czerwonego, no to analogicznie czerwony jest oczywiście na full i zielony i niebieski, tu powinien być zielony oczywiście, zielony i niebieski będą na zero. Y jak widzicie, tutaj dalej oczywiście nic nie ma, no bo te palety są tworzone dla trzech kanałów tylko. Czyli mamy R, G, B, trzy kanały. Y ok. Czy coś jeszcze? Mogę Wam pokazać z ciekawości jak wyglądają na przykład biblioteki yy, dla takich urządzeń jak jakieś LED Bary Shoveta. Yy, są to już bardzo zaawansowane LED Bary na przykład yy, LED Bar Colorado Pixel Bar 12 Curve yy, i ma jak widzicie tutaj tryb na przykład z 179 kanałów i 12 elementów. Wybierzemy sobie to i teraz, tak jak wygląda ten pixel bar? Colorado pixel curve 12. Wygląda to następująco. Jest to super sprawa, ponieważ każdy z tych elementów jest jakby osobno sterowalny, jeśli chodzi o tilt, i wychodzą po prostu z niego fajne efekty. Ponieważ, o jak widzicie, na przykład tutaj. Każdy z tych elementów, nie wie, że ma mieszanie kolorów osobne, ma dimar osobny i wszystko, no to jeszcze pracuje sobie na osobnym tilcie, czyli można takie fajne efekty z tego robić. No ale powoduje to to, że ma on wiele oczywiście kanałów w bibliotece i powoduje również to to, że ta biblioteka jest bardzo zaawansowana. A więc tak, Jak widzicie, no tutaj są oczywiście te biblioteki stworzone. Zapomniałem jeszcze powiedzieć tylko o jednej rzeczy. W zakładce Number of Emitters. pisujemy jakby ile emiterów kolorów mamy. Czyli jak mamy tu RGBW, to są 4, jak mamy RGB to są 3. Także w tamtej bibliotece powinny być trzy tutaj, tak w ramach sprostowania. I teraz tak, jak wejdziemy sobie w View Chance, to jak widzicie, tutaj się zaczyna dopiero zabawa. Ponieważ kanały wszystkie od 1 do 24, tak naprawdę to są tilty dla każdego z tych urządzenia. I tutaj już te elementy są independent, czyli są niezależne jakby od siebie, jakby to powiedzieć. I każdy ten element jest jakby osobnym. Tak naprawdę osobne życie ma, jakby to nazwać. No jak widzicie, tu już te biblioteki są bardzo zaawansowane, tu już się dużo dzieje. Ale oczywiście nie zapominajmy, nie musimy tworzyć biblioteki sobie od zera, możemy biblioteki edytować. Jeżeli nie wiecie, jak, jak coś zrobić, czy właśnie macie jakieś zagwostki, to wystarczy znaleźć sobie podobne urządzenia. Wystarczy po prostu sobie znaleźć jakąkolwiek belkę ledową, jakiekolwiek urządzenie podobne do tego, co macie i. Odpalić sobie bibliotekę tego urządzenia i ją przeanalizować, zobaczyć, jak to jest stworzone, znaleźć to, czego szukacie i przenieść to po prostu do siebie. To jest, myślę, taki najprostszy, najprostszy sposób tworzenia bibliotek, najprostszy sposób na naukę i najprostszy sposób po prostu na stworzenie czegoś, jeżeli nie macie o tym wiedzy. No, jakby logiczne, że musicie jakoś się tego nauczyć, tak więc. Y Najłatwiej się tego uczyć na bazie patrzenia, jak ktoś inny, kto się na tym zna, to zrobił. I tak samo, nie wiem, jak na przykład też chcecie zobaczyć, jak ktoś robi sobie show do Hamsters od zera, to też możecie wziąć, wziąć czyjeś show i odpalić je. zobaczyć jak ktoś stworzy sobie tam jakby wszystkie egzeki, co ma na fajderach i tak dalej, i tak dalej. I po prostu. Jakieś rzeczy pokopiować od kogoś, żeby jakby się tego nauczyć i robić to w lepszy sposób, yy, szybszy i skuteczniejszy. Także no, yy, to tyle w temacie bibliotek. E, a przepraszam, jeszcze miałem pokazać sunstripy, jak są stworzone, teraz mi się przypomniało, Widzimy w szołg. sunstrip. Yy, może być Active, najzwyklejszy. Yy, bibliotekę ja chcę, może być ta 10, da. Edit Head. No, jak widzicie tutaj, każdy element jest independent, ponieważ no każdy element ma swoje życie osobne i są to tylko kanały dimerowe, nic więcej. I jest podzielona oczywiście y, View General y, na. Chwilkę, gdzie to było? O, na 10 elementów, tak. No i też widzicie, jest left to right. To tak naprawdę nie ma za bardzo znaczenia, ponieważ CMY no, Color Mix jakby tu nie ma kolorów, dlatego Number of Emitters też jest jako zero. No ale tutaj yy, nawet palet nie mamy nic, bo tu nie ma kolorów, nic nie ma takich rzeczy, więc to jest taka chyba biblioteka do sam jest chyba jedną tak naprawdę z najprostszych bibliotek, jakie istnieją. Także no, yy, to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Sorry, że trochę szybko mówiłem ale no, czasami o tym zapominam, żeby mówić wolniej. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!